Lubię takie tanie rozwiązania. Witam Was serdecznie na kanale Klasyka, nazywam się Karolina Ziętek, a za mną mebel, który będę przerabiać. Mebel tani, bo kupiony w komisie meblowym z używanymi meblami i ogólnie rzeczami. Bardzo go lubię, zresztą na kanale jest już kilka filmów z moich odwiedzin w tamtym miejscu, co tam można kupić, więc zostawię Wam linki w opisie pod spodem i tutaj pewnie jeszcze się też wyświetli. Zachęcam do obejrzenia, bo to jest miejsce dla bardzo kreatywnych, w ogóle pobudzające wyobraźnie. No i można zaoszczędzić, przy okazji mając super porządne, piękne meble. I właśnie tutaj za mną jest taki okaz. Patrzcie na to. Niby tam taki zwykły taboret, można by rzec, nie? Nic takiego. Otóż nie, bo jego się otwiera. Otwiera, zobaczcie. I tu są schodki. Tu są schodki. Więc to jest nie dość, że siedzisko, które będzie bardzo ładne po przerobieniu, to jeszcze bardzo funkcjonalne, bo można na przykład zawiesić firanki, czy zrobić cokolwiek po prostu, co wymaga wejścia wyżej, wspinania się troszeczkę po schodach naszych możliwości. I taki mebel za 50 zł to właśnie moje możliwości, które teraz będę rozwijać na tym filmie. Ponosi mnie dzisiaj wyobraźnia, ponosi mnie, bardzo lubię takie meble. Kupiłam go za 50 zł i bardzo się z tego cieszę. Nie wiem, czy troszeczkę tam z tej ceny nie udało mi się zejść, już nie pamiętam. Ale sobie stało i czekało na swoją kolej. I co ja tutaj muszę zrobić? Oczywiście chcę odnowić i przemalować nogi, bo jest to ten kolor taki ciepły, takie pomarańczowe drewno, modne w latach 90., wczesnych, 2000., więc ja nie przepadam za tym kolorem. No, myślę, że niewiele osób przepada za tym kolorem mebli i drewna zdecydowanie, bo jest on najmniej naturalny ze wszystkich. Więc albo to ściągam, albo przemalowuję. Z racji tego, że no tutaj moja szkoła jest dosyć kolorowa i piękna, to raczej przemaluję. Natomiast górę bym musiała postarać się odkręcić, bo jest tu jeden mały minus. Ktoś tutaj stanął, najwyraźniej nie wytrzymał ten taboret i tutaj muszę wzmocnić dyktę, która tutaj jest. Więc chciałabym jakoś to odkręcić, wyczyścić, doczyścić, troszeczkę zmatowić, zabezpieczyć gruntem i zostawić sobie ten dół do przemalowania. Natomiast górę chciałabym jeszcze dodatkowo pokryć pianką tapicerską i nowym materiałem, żeby był to naprawdę wygodny taboret, na którym niekoniecznie będę stawać na samym taborecie, ale już po otwarciu. Dlaczego nie? No dobra, rozkręcam i biorę się do roboty. Dobrze, co teraz zrobię? Ściągam stary materiał, bo jest bardzo brudny, jest bardzo zakurzony. Plus no ta dykta jest do wywalenia. A znalazłam nową starą z odzysku po drzwiach, które przerabialiśmy. To sobie ją wykorzystam, zrobię nową i kupię jakiś materiał w lumpku fajny. Mam gąbkę z poprzedniego projektu, bo mi jeszcze została, więc wycinam ten materiał, żeby zostawić tylko ramę z drewna i już sobie tak poradzimy bez większego problemu, przynajmniej tak mi się wydaje. Czemu to się nie ściąga? Jeszcze raz. Dobra, materiał jest twójka. Teraz trzeba wybić dyktę i mamy czystą ramkę, z którą można pracować.
I co teraz? Teraz wystarczy odrysować i muszę ładnie dociąć wyżynarką. Kolejny krok, wyżynarka. Wycinamy raz, dwa, trzy. Lekkie szlifowanko. Mocowanie. Będzie. Kładzę tylko delikatnie krawędzie. Wymyśliłam, powiem wam, podoba mi się ten pomysł. Łuki. Wszędzie mam łuki w pomieszczeniach, bo łuki są bardzo art deco, tym bardziej nowoczesne art deco.
A tutaj w tym obrusie z lumpeksu za 7 zł jest takie fajne coś. I patrzcie, jak to ładnie wygląda, kiedy przyłoży się to tutaj na dół. Jedyne, czego nie mam, to przy sobie nie mam kleju do tkanin, więc zamocuję to tutaj takerem, a to przykleję po prostu później. Mam nadzieję, że mi zaufacie, że to będzie dobrze wyglądać. Dobra, mocuję to, bo podoba mi się bardzo ten pomysł. Będzie ciekawiej, jeszcze bardziej, tym bardziej, że nogi to też są łuki. Lubię takie tanie rozwiązania. Wygląda. Podkleiłam taśmą, tak zwany tymczas. Musicie mi zaufać, że kupię klej i ładnie to wszystko tutaj zamocuję. No ale całkiem się tam nie patrzymy, co tam się dzieje z tyłu. To wygląda bardzo ładnie. Będzie wyrównane, przyklejone. No i teraz trzeba skręcić to w całość. Teraz uwaga. Są schodki. Przybliżę was. Moi drodzy, tak się prezentuje to siedzisko. Jest teraz bardzo w klimacie mojej szkoły, Kiarteko, w jej kolorze. No i jestem zadowolona, bo jest mięciutko, jest stabilnie, można na tym stawać, można na tym siedzieć, bo nie jest już zerwane. No i ładnie wygląda. Koszt 50 zł, wykorzystałam wszystko, co miałam tutaj już na miejscu. Wykorzystałam rzeczy, które mi zostały po innych projektach. No, kupiłam tylko skrawek materiału z lumpeksu, no i jeszcze dobra, klej do materiału muszę kupić i to tutaj jeszcze dokleić, żeby było idealnie, ale tak to się prezentuje. Dajcie znać, co o tym myślicie, a ja już zabieram się za kolejny projekt, więc do zobaczenia w następnym filmie. Pa!